Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze, dwa pytania. Pierwsze, proszę o doprecyzowanie zapisu artykułu 9 ust. 1 dotyczącego dostarczenia decyzji wojewodzie wraz z aktami sprawy oraz możliwości jej ewentualnego uchylenia przez wojewodę. Zachodzi tutaj w moim odczuciu pewna niespójność legislacyjna i myślowa, bo skoro wojewoda otrzymuje kopię decyzji już z urzędu, to już w tym czasie mógłby, nie bacząc na ewentualne odwołanie organizatora, albo uznać ją za uzasadnioną, albo uchylić. Zwracali mi na tę kwestię uwagę niektórzy sędziowie, z którymi konsultowałem projekt. Pytanie drugie. Chodzi mi o wyjaśnienie zapisu artykułu 11 ust. 2 ze sprawozdania. Cytuję. Organ gminy zapewnia w miarę potrzeby i możliwości ochronę policyjną. Moje pytanie brzmi, jak będzie to wyglądało w bardzo małych gminach i kto wówczas będzie podejmował decyzję o użyciu policji oraz czy prawnie dopuszczalne będzie użycie straży miejskiej lub gminnej? Dziękuję. Dziękuję.